Cześć, jesteśmy z Biura Nieruchomości Developer Go. Ja nazywam się Adrian, a to jest... Weronika. I dzisiaj opowiemy Wam pokrótce o pracy jako doradca do spraw nieruchomości. Dobra Weronika, to powiedz mi, jak zacząć pracę w tej branży? A więc najpierw musimy rozejrzeć się na rynku, zdecydować w jakim biurze chcielibyśmy pracować, zaaplikować, czyli złożyć swoje CV. Na pewno musimy mieć jakąś znajomość rynku, na którym będziemy pracować, znać podstawowe przepisy prawa zarządzania gospodarką nieruchomościami. Co jeszcze? Trzeba na pewno mieć poczucie humoru. Duże poczucie humoru. Być towarzyską osobą. Trzeba zbudować zaufanie wśród klientów przede wszystkim. Tak, praca doradcy głównie polega na kontaktowaniu się z ludźmi. To są ciągle... Trzeba na pewno umieć organizować swój czas pracy. Dokładnie, nie jest to praca na etacie, więc musimy być zorganizowani. Myślę, że dodatkowo tutaj ważne jest być pośrednikiem to, żeby być na bieżąco z różnymi przepisami prawa, tak? Prawo w Polsce jest bardzo dynamiczne, cały czas się zmienia, musimy odbywać co chwilę jakieś szkolenia, żeby nadążać za tym wszystkim. A co jeśli ktoś nie ma żadnej wiedzy na temat właśnie różnych ustaw, przepisów prawa w nieruchomościach? To nie ma najmniejszego problemu, wszystkiego nauczymy. Także trzeba przede wszystkim chcieć przejść kompleksowe szkolenia, z których na pewno wiele wyniesiemy i dowiemy się wszystkiego, co będzie nam potrzebne przyszłościowo w tym zawodzie. Damy radę. Dobrze, Adrian, to powiedz mi w takim razie, na czym polega ta praca? Ta praca polega głównie na pracy z ludźmi, tak? Musimy być specjalistami również od danego obszaru nieruchomości, tak? Musimy zbierać te najlepsze nieruchomości, żeby nie ciągać klientów całymi dniami po różnych nieruchomościach i przedstawiać. Musimy zbadać tak klienta, żeby wiedzieć, co on na pewno chce, żeby przedstawić tylko wąską gamę danej nieruchomości, tak? Jesteśmy też fachową firmą, która zapewnia drony, fotografa do prezentowania danej nieruchomości, tak? Tak, przede wszystkim właśnie zapewniamy kompleksowość tej usługi, czyli tak jak tutaj Adrian wspomniał, czy to fotograf, czy to dron, prawnicy, którzy sporządzają nasze umowy, ale tak jeszcze uściślając do takich codziennych obowiązków, naszych obowiązków jako agenta, należy tworzenie ofert, tak, promowanie tych ofert w sieci, prezentowanie nieruchomości, jakie posiadamy, negocjacja ceny. Bardzo ważne. Bardzo ważne, dla jednej, jak i dla drugiej strony na pewno. Później sporządzenie takiej umowy przedwstępnej, tak? Przygotowanie dokumentów z danych urzędów. Tak, musimy zbadać stan prawny tej nieruchomości jeszcze. Przede wszystkim. Dokładnie. Doprowadzenie do aktu notarialnego i później już tak, taka wisienka na torcie. Tak, to jest przepisanie liczników i podpisanie umów na nowych właścicieli. Powiedz mi, Adrian, w takim razie jak rozwijać te umiejętności miękkie? Co jest najbardziej istotne w tej pracy agenta nieruchomości? Umiejętności miękkie. No, przede wszystkim to myślę, że trzeba być twardym w tej pracy. Trzeba być pewnym siebie, odpowiedzialnym. Trzeba być lojalnym w stosunku do potrzeb i problemów klienta. My musimy przede wszystkim rozwiązywać problemy klientów, na pewno ich nie generować dodatkowych, tak? Musimy być elastyczni do danego klienta, tak? Każdy klient jest inny. Musimy do każdego klienta się dopasować w odpowiedni sposób. Co byś dodała? No, myślę, że tutaj bardzo ważna jest ta odpowiedzialność, gdyż musimy zdać sobie sprawę z tego, że nieraz zarządzamy całym dobytkiem życia tak naprawdę naszych klientów. Dokładnie. Dodatkowo myślę, że bardzo ważną tutaj cechą jest organizacja pracy. Tak, mamy kilku klientów, mamy kilka nieruchomości, musimy tak dopasować to wszystko. Czasami to trwa jednak cały dzień, czasami wieczorami, tak, od rana do wieczora. Musimy tak organizować wszystko logistycznie. Myślę, że to jest taka ważna, dodatkowa umiejętność. Dokładnie. Nie jest to praca na pewno na etacie, więc musimy jakieś tam własną swoją organizację pracy sobie narzucić. Weronika, a powiedz mi, czy w tej branży jest jakieś wymagane
konkretne wykształcenie? Konkretnego, wymaganego wykształcenia nie ma, ale na pewno trzeba posiadać odpowiednie cechy, tak? O których wcześniej już rozmawialiśmy i wspominaliśmy. Dokładnie, te umiejętności tak zwane miękkie, tak? W relacjach z ludźmi, żeby odpowiednio podejść do klienta, być komunikatywnym, mieć czas na klientów i zawsze odbierać telefony. Dokładnie, no nie każdy do każdego zawodu się nadaje. Tak jak w każdej innej branży. Trzeba mieć gadane. Dobrze, Adrian, to powiedz mi jeszcze, jak zarabia ten doradca do spraw nieruchomości, na co w ogóle składają się te sumy, jakie ponosi klient? Rozumiem, że chodzi ci, żeby przedstawić konkretne kwoty, jednak w tej branży tego się nie da. Oczywiście, możemy gdzieś to wpisać w internet i dajmy na to, ktoś tam powie, że zarabia 10 tysięcy, ktoś, że 5, ktoś, że 20, tak? To zależy głównie od tego, jaką nieruchomość sprzedajemy, za jaką kwotę, tak? U nas to wychodzi procentowo od danej kwoty. Nie jest wskazane na etacie. My nie mamy na przykład 5 tysięcy brutto podpisane, że tyle zarabiamy co miesiąc, tak? To zależy też od naszej pracy, od naszego wkładu pracy, tak? Ile będziemy mieli nieruchomości do przedstawienia, zaoferowania, tak? Tutaj w tej branży się zarabia prowizyjnie, tak? Ale trzeba też mieć na uwadze to, z jakich kosztów musimy schodzić z tego wynagrodzenia, tak? Nas kosztuje fotograf, dron, ogłoszenia na różnych portalach, tak? Tak, dokładnie. Prowizja, jaka jest, że tak powiem, pobierana od tego klienta sprzedającego czy kupującego, to jakby nie jest przeznaczona cała dla nas, bo oczywiście my też musimy rozliczyć się z biurem. Natomiast biuro musi ponieść koszty takie jak koszt fotografa, czy to ogłoszenia, marketing na wszelakich stronach. Jeszcze można dodać to, że na przykład jak mamy jakąś nieruchomość położoną 50 km czy 100 od naszego biura, to tutaj dochodzi jeszcze koszt paliwa, tak? Musimy każdego klienta zawieźć, przywieźć. Nie możemy tutaj określić kwotowo jakiegoś zarobku, tylko to wychodzi od danej nieruchomości, tak? Od nawet negocjacji ceny. Tak, dokładnie. Miesiąc miesiącowi nie jest równy. Każdy z nas tutaj pracuje na działalności, więc też jakieś mamy koszty poza tym wszystkim, więc stricte nie da się chyba określić jakiejś takiej jednoznacznej sumy. Wszystko zależy od naszych starań. Weronika, a jakie są największe wyzwania w tej pracy? Ojej. Myślę, że takim największym wyzwaniem to chyba będzie... Chyba będą przypadki, w których nieruchomość z jakichś powodów, względów nie chce się sprzedać dość długo. Mamy już dziesiątki odbytych wizyt w danym mieszkaniu, czy tam danej nieruchomości. Na pewno też dość uciążliwe jest odbieranie telefonów do późnych godzin. Czasami ale też taka praca, tak? Taka praca, ale myślę, że są też duże jakby plusy tego wszystkiego. Myślę, że największą satysfakcję w tej pracy sprawia mi sam fakt, że mogę pomóc ludziom spełnić ich nieraz największe życiowe marzenie. Na dzisiaj to wszystko. Dopiero się rozkręcamy. Jeżeli chcecie więcej nas oglądać, zaobserwujcie. I koniecznie piszcie nam w komentarzach, jaki temat chcielibyście, abyśmy poruszyli.